Cześć, siemanko, jestem Eli, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z serii Kontrakty z Matchmakingów. A jakoś tak to nazwie, nie jestem pewien. Więc będą pewnie jakieś takie tanie kontrakty, po prostu ciekawe co wypadnie. Do każdej broni mam skina, więc... Więc nie żałuję tych. Wybierz. Wybierz. Okej. Pali z tych perforowanych i jednego uprzyna. Okej. Tutaj tą zostawię. I R. Okej. I pewnie jakieś wypadnie. Nie wyszło. No. Okej. I wyślij kąt. Uwaga. Co by zrobić? Na pewno będzie to morski kolor. To jest pewne, sporo z szarych robię. I... O! 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 Nice! Ile to kosztuje? Field tested. O, jak się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. Myślę, że jakiś główny, jakiś Mach 10 wypadnie czy coś. No, nie opłacał się ten trade, ale w sumie jakby dostał siatkę Safari w Factoriu, to kurde, nie powiem, byłoby chyba nawet całkiem dobrze. Counter-Strike Global Offensive, już patrzę. Bo to jest field tested, dostałem. Przetestowana w Factoriu. Kolekcja, tutaj jest kolekcja Dust chyba i wyszukaj. I uwaga, różnica 12 centów a 2,60 euro. Także nice. Ale no kałacha już mam. Kałacha już mam, tutaj gdzieś jest, pewnie o, tu jest mój kałaszek. Więc no nie potrzebuję kolejnego. No cóż, czyli ten kałach, chwila, ile tutaj mam tych 9, ale niektóre pewnie używane. Teraz szarych mam, też 9, o, nie jest tyle. Użyj na kontrakt. Czemu nie mogę ten? Użyj, no kurde, coś się dzieje. Cyk. Od najrzadszych przechodzimy na drugą stronę. Czyli teraz jest raz, dwa, trzy, cztery skiny. Cztery skiny, które mam aktualnie. I raz, dwa, trzy, cztery. I pięć skinów. Ok, czyli no, kolejny odcinek, jak tam zbieram kolejne cztery skiny. Czy tam, no tak, cztery czy pięć skinów. Więc komentujcie, subskrybujcie, bardzo króciutki odcineczek na no, pierwszy na tym kanale. Więc mam nadzieję, że Wam się spodobał. Trzymajcie się. Cześć.